Idziemy. 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 Idziemy do roboty. Jak co czwartek o godzinie 10 do roboty trzeba iść i robić prasówkę Możemy trochę pośmiać się z tego, z wczorajszej prasówki Ministerstwa Finansów i ich No. webinarium. A ja oglądałaś? Ja nie oglądałam. No nie, no mówię, no jak tam, o tym szkoleniu. No dobra. O Jezu, poczekaj, bo nie wyłączyłam tutaj. Zamknij. Przepraszam bardzo. Małe techniczne problemy. Dobra, przestawiamy się, żeby nie Cześć. przynudzać. Cześć, ja jestem Natalia Gorczyca, jestem Czemu doradcą ty się zawsze podatkowym. pierwsza No to dawaj, przedstawiasz? ty zacznij teraz. A wiesz, tak się utarło, dawaj ty. Gwiazda po prostu. Cześć, ja jestem Karolina Kozłowska i razem z Natalią prowadzimy Księgowe Rewolucje. No to właśnie, ty powiedz, kim ja jestem, a Tak. ja powiem, kim ty jesteś. Chodź, zrobimy jakąś zamianę. Dobrze, dobrze. Moją towarzyszką tutaj jest Natalia Gorczyca, jest najlepszym doradcą podatkowym, jakiego znam. No, znasz tylko jednego. Nie aż tak, ale zawsze mi imponuje, jak po prostu doradza po angielsku, po niemiecku, po prostu po polsku oczywiście też. No ale teraz nowy ład, no jest Natalia, nasza gwiazda. Witamy! Dzień dobry, a widziałaś mój post o szmatach i Tak, rolce a papieru? znasz teraz, znasz zasadę wzajemności? Oczywiście, a to dlatego tak było. Dobrze, więc ja przedstawiam Wam tutaj moją przyjaciółkę, wspólniczkę i koleżankę Karolinę Kozłowską. Z Karoliną prowadzimy razem kancelarię już od 15, 16 czy 17, ja już nie wiem, od wielu, wielu lat. Karolina jest doskonałym organizatorem. Wspaniale radzi sobie z układaniem wszelakich biznesów, nie tylko naszych, ale też innych firm. Jest poukładana, zorganizowana, zaplanowana, no i po prostu też jest the best w moim odczuciu. Dobrze? Aż se posłodziłeś, ale dzień dobry, dzień, słuchajcie. O właśnie, to jest takie sympatyczne, żeby coś miłego. Teraz No nie. może też napiszcie coś na czacie o sobie takiego, no o Tak. sobie, no coś takiego fajnego, Tak, będzie bo o nam sobie miło ciężko przeczytać. mówić, tak najczęściej mówić, że się w czymś po prostu jest po prostu No zajebistym, ale tak, tak, wierzymy, że każdy w czymś jest po prostu każdy zajebisty. wymiata, ale sobie, no jak nas uczyli w szkole? Siedź cicho, to cię zauważą, Tak. samochwała w kącie Nie idź po wstała. podwyżkę, jak ci zasłużysz, to ci dadzą. Tak, no pokornę cię, dwie matki się. Także słuchajcie, razem we dwie tutaj prowadzimy księgowe rewolucje, czyli uczymy, jak prowadzić biuro rachunkowe, aby mieć luz, kasę, czas. A czas po prostu to jest teraz bardzo ważna Oj waluta i tak, chyba zaufanie i solidność. tak. Tak Także się mówi. zapraszamy dzisiaj na dzisiejszą prasówkę. My bierzemy głęboki oddech, ponieważ przed nami gigantyczny remont, przeprowadzka, zamieszanie. Od 1 lutego się przenosimy dwa piętra wyżej. Zmieniamy tutaj Imidż trochę. nasze po prostu ściany, nasze biuro. Nasze elewacje Tak. przemalowujemy, robimy wielką rewolucję księgową w naszej tutaj firmie. Tak. Zmieniamy, słuchajcie, napisy na murze, na ścianach, wszędzie po prostu na zewnątrz budynku, wszędzie wrzucamy księgowe rewolucje. Więc jak ktoś będzie w Szczecinie i no to wiecie, zapraszamy jakąś kawę, jak zobaczycie gdzieś księgowe Ale rewolucje na może blogu, słuchaj, ty tak do nas. nie zapraszaj, bo przez pierwsze 2 tygodnie będziemy miały totalną rozpizduchę, tak? Musimy Tak. przetaszczyć meble, jakieś papiery, chociaż papierów aż tak dużo nie, ale Znaczy, te Natalia, lodówki. wiecie, jak Natalia, jako wizjoner, ona myśli, dobra, miesiąc i wszystko będzie, natomiast ja mam Miesiąc, spokojnie, tydzień. po wakacjach, tak, po wakacjach, nie wierzę, że nam te remonty i to wszystko wyjdzie szybciej, także po wakacjach. No ale tak, rzeczywiście drugi, trzeci firma remontowa tu wpada, a czy przeprowadzkowa, Tak. taki taszczymy biurka, meble i to wszystko na drugie piętro. Będziemy o tym też na pewno dużo jeszcze relacjonować, więc co? Nasza prasówka za jakieś tam 3 tygodnie chyba będzie już w nowym otoczeniu. Czy może jeszcze nie wyremontowanym, ale już nowym. No właśnie, No właśnie. dobrze, dobrze. No to co, może jeszcze chwilę tylko powiemy o tym, co się wydarzy w poniedziałek, bo przecież my już z lodówki wyskakujemy, a zwłaszcza ja wyskakuję z lodówki, to weź jeszcze opowiedz, jak ja Tak. wyskoczę. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu mamy burzę mózgów w poniedziałek, 17.17. 17. Jest jako paczek się pan nie złożyło. No,
Więc w poniedziałek burza mózgów o CIT-cie estońskim, w ogóle o CIT-cie, to jest kontynuacja naszych burz. Nie wiem, czy to już będzie ostatnia, czy nie, oj, o Nowym Ładzie, ja ale właśnie pewnie nie. Chyba nie, bo jeszcze mamy VAT, jeszcze mamy cały czas ordynację podatkową, także jeszcze trochę tego mamy, ale już tak, taki core, to najważniejsze, to już można powiedzieć, że będziemy kończyć. Tak, także CIT kończymy, jeszcze bliźniemy CIT estoński, o CIT estońskim, kto wczoraj był na szkoleniu, to już wie nieco więcej, kto będzie na naszej drugiej części szkolenia pod koniec stycznia, to będzie wiedział już w ogóle wszystko. No i jeszcze muszę wspomnieć, że dostanie mój autorski zeszyt ćwiczeń, z którego jestem absolutnie bardzo dumna. Ty tak obiecujesz, że chciałam powiedzieć, że ja jeszcze nie dostałam tego zeszytu, żeby przejrzeć i zobaczyć. Czyż tak tego nic z tego nie zrozumiesz? To łahaha, ale przynajmniej ładnie to tutaj obrobię, tak? Żeby tu nie było twoich bazgrołów tam. Bo się liczy, kurczę, zawartość, a nie te wszystkie ozdobniki kolorowe. Nieprawda, nieprawda. To też musi być ładnie wyglądać, także... Tak, jak ja dostanę ten zeszyt po prostu ćwiczeń, o którym Natalia już mówi mi od miesiąca, no to powiem, że tak jest. No a wracając do tematu burzy, to można się zapisywać na stronie naszej Księgowe Rewolucje. Jak zwykle zasada jest taka, że wpłacasz ile to jest dla ciebie warte. Fakturę oczywiście piękną dostaniesz za tą burzę. Certyfikat też. A już certyfikaty masz? Tak, już rozsyłamy certyfikaty, także... A, no przecież. I ja liczę na to, że się pochwalicie i pokażecie na fejsie, na swoich wallach certyfikaty nasze śliczne. Także słuchajcie, widzimy się na żywo już w poniedziałek o 17. Przychodźcie, bo nawet jeżeli nie macie za dużo do powiedzenia na temat CIT-u estońskiego, to nawet fajnie posłuchać i fajnie być po prostu razem. Ja uwielbiam te nasze burze i uwielbiam nasze spotkania. To już będzie chyba 10 albo 11 w sprawie Nowego Ładu. Ogólne pojęcie to fajnie mieć jednak. No na pewno. Nawet jak się tego nie liczy. No. Tak. My jeszcze nie mamy żadnej firmy na CIT-cie estońskim. Nie mamy, no ale i też mieć niekoniecznie będziemy, no bo przecież żeśmy tutaj duże zmiany u nas nastąpiły, że o których opowiadałyśmy przecież tydzień temu, że my już i tak nowych firm nie przyjmujemy do obsługi. Więc no być może będę doradzała i na pewno będę doradzała w sprawie CIT-u estońskiego. No i co, znalazłam jeszcze jedna firma, słuchaj, miała przyjaciółka doradca podatkowy, u niej się firma zdecydowała na CIT estoński i ja powiedziałam, okay, że chcę przyjść, usiąść i tam ten CIT policzyć. Z nią. Razem z nią. I ona powiedziała, że zaprasza, więc chciałabym w praktyce też zobaczyć, jak taki CIT estoński działa. Jak ktoś was, powiedzcie w ogóle, czy ktoś z waszych klientów już się zdecydował, macie jakieś firmy na CIT estońskim? To byłoby ciekawie w praktyce zobaczyć, kto będzie to liczył. Wiecie, że ja na przykład uważam, że księgowanie CIT-u estońskiego jest, wymaga większej wiedzy, więc powinno być nieco droższą tą usługą. No tak, tak, jasne, że tak. Macie jakieś pytania odnośnie wycen, cenników, umów, dawajcie, organizacyjnych spraw, to piszcie tutaj na czacie dla Karoliny. Ja się będę produkowała z prasówką, a potem dzięki takim pytaniom mogę zrobić kilka minut przerwy. Gardło, oczywiście moja asystentka no nie zadbała ani o herbatę, ani o wodę. Ślinę przełykaj. Nie, no po prostu wezmę z kwiatka, bo tam podawałam, to się napije z tego, z podstawki najwyżej. Dobra. No to lecimy. Lecimy od razu z grubej rury, bo o zakładzie podatkowym. Coś, co mnie troszeczkę zmroziło i zaskoczyło. Pogrzebowym, nie, podatkowym. Podatkowym zakładzie, nie pogrzebowym. Bo święty, co za czarny. Zaczynasz dobrze, jakby już wiesz. Nie. Warunki powstania zakładu podatkowego. No i co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, to w całkiem świeżym wyroku, że placówka może stanowić zakład nawet wówczas, gdy w rzeczywistości istnieje przez krótki czas. To jest, gdy ze względu na szczególny rodzaj działalności jest prowadzona tylko przez bardzo krótki okres. No i to jest niebezpieczeństwo, bo ja jakoś tak żyłam w przekonaniu, że dla placu budowy to jest tam 12 miesięcy, ona musi mieć permanentnie, musi być tam prowadzona działalność. No i że tak powiem, niekoniecznie tak jest, bo tu jest przykład jakiejś firmy z Finlandii bodajże, która tu do Polski przyjeżdżała i w jakiejś suwnice montowała w jakimś porcie, ale port był w dyspozycji polskiego podmiotu. Ona była tylko podwykonawcą usług. Ale przez sam fakt tego, że przyjeżdżała tam regularnie i przez wiele, wiele lat, bo chyba kilka lat, to było powiedziane, że to trzeba jakoś sumować i niekoniecznie trzeba liczyć tak ciurkiem te miesiące, żeby taki zakład powstał. Więc można, ja nie będę tam już dokładnie tego omawiała, bo nie ma na to czasu, ale jeżeli ktoś
ma takich klientów z Was, no to może warto zwrócić uwagę na wyrok NSA z 23 czerwca 2021, numer 2 FSK 3758 przez 18. Potem może nas posłuchać jeszcze raz na nagraniu, więc zawsze można sobie cofnąć i tam jeszcze raz posłuchać, no nie? Teraz proszę bardzo. Księgowi muszą liczyć pensje według starych i nowych zasad. Muszą, nie muszą, a się jakieś takie pojawiają takie... Na pewno muszą żyć podwójną opłatę, jeżeli liczą coś dwa razy, tak? No właśnie, więc po pierwsze, jeżeli już, to nie za darmo. A co tutaj powiedział minister finansów? Po tygodniu działania Polskiego Ładu minister finansów, pozdrawiamy pana ministra. Siema! Siema, panie minister. Zresztą swoją drogą jakieś miałam okazję tutaj na takim czacie sobie tutaj z naszym panem ministrem porozmawiać. Natomiast minister finansów doszedł do wniosku, że trzeba zmienić cały system wyliczania zaliczek na podatek. W piątek wieczorem przedstawił projekt, ale zaczął szybko działać. Zobacz, jaki to jest skuteczny ale polityk. Uczmy się, słuchajcie, od najlepszych. Zobaczcie, decyzyjność szybka, właśnie, no po prostu on wdraża, on nie czeka, on nie pierdoli, on nie jęczy. Dokładnie. On po prostu bach, jedzie trochę jak my. W sumie to jest prawda, słuchajcie, zastanówcie się nad tą sprawczością, ile czasami my w tym internecie mielimy, ile dojrzewamy do jakiejś decyzji, ile czasu nam zamiast napisać te maile o podwyżkach, żeby się w tym zebrać, a taki minister piąty krok przedstawia projekt, w tym samym dniu on już się znajduje w Dzienniku Ustaw, i od następnego dnia, czyli od soboty już obowiązuje. Patrzcie. Proszę bardzo. Nie, myślę, że nie jednemu przydałby się taki minister w biurze po prostu. No naprawdę, słuchaj, ja na przykład tak w piątek robię sobie offline, wyłączam komórkę, jadę na weekend romantyczny z moim tutaj mężem, wracam w poniedziałek. Ja się zastanowiłaś przez chwilę, ta pauza taka była ciekawa. No, o nie, głodnemu chleb na usta, wcale nie. No i co, w poniedziałek włączam rano komórkę i się dowiaduję, że muszę sobie bach przeliczyć jeszcze raz na nowo wszystkie listy płac. Jakie to cudownie jest. Czyli mówiąc najprościej, bez kija w dupie, pensje trzeba przeliczyć na dwa sposoby, według Polskiego Ładu oraz przepisów obowiązujących w zeszłym roku. Jeśli okaże się, że nowe zasady powodują obniżkę wypłaty, należy zastosować stare, a tutaj się wypowiadają niektórzy właściciele biur rachunkowych, że minister to chyba na głowę upadł, że przecież technicznie jest to niewykonalne, że przecież systemy kadrowo-płacowe są niedostosowane, że nikt nie będzie tego liczył na piechotę, więc i ogólnie takiego to... wała. No właśnie. No właśnie, tak troszeczkę prześmiewcza, ale tak. Słuchajcie, wielki wywiad pokaże, Jezus, to nie jest lokowanie produktu, tylko to jest wielki wywiad z naszą panią Izą Leśniewską, naszą koleżanką, doradcą podatkowym, guru od składki zdrowotnej, ulgi dla klasy średniej i w ogóle od Nowego Ładu. I my byłyśmy i przypominamy, że szkolenie przeprowadziliśmy z Izą Leśniewską i ona też... O ZUS-ie, o składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, ono dalej jest. Jest aktywne i można je kupić. W każdym razie wywiad, słuchajcie, super. Tak. No taki życiowy, jak to z Izą, która nie ma kija w dupie i to mi się strasznie podoba. Ona tylko przypomina, ja też przypomnę, że co musimy my robić w styczniu? W styczniu jeszcze nic, więc nie narzekajcie, bo w styczniu nie robicie nic. No właśnie, jest luz, w ogóle zero spiny, tak, styczeń, radujmy się zimą. Jaką zimą? Jakie zimę? I to w styczeń jest, tak? Okay. Jest zima, możemy pójść sobie wyjechać na urlop. Jechałam do pracy, to po prostu była padał deszcz i było smutno. No więc tak. Dlaczego trzeba jechać tam, gdzie jest śnieg? W Szczecinie jakoś nie bardzo. Więc w styczniu jeszcze nie robimy nic, bo składkę zdrowotną, przypominamy, za grudzień płacimy na starych zasadach. Zresztą wielu przedsiębiorców opłaciło już pod koniec grudnia tą składkę, więc żeby ją odliczyć jeszcze za grudzień, więc luz. Składkę za styczeń też zapłacą na starych zasadach, oprócz ryczałtowców i kartowiczów. Tylko że się zmieni jej wysokość, bo podstawą będzie tam 75% przeciętnego miesięcznego bla bla bla, który będzie znany 20 stycznia. Czyli dopiero w lutym przedsiębiorca na skali albo liniowym płaci składkę za styczeń wyliczaną na podstawie pensji, a później dopiero w marcu zapłaci składkę zdrowotną za luty liczoną od dochodu z działalności. Czyli się martwimy, słuchajcie kochani, w marcu, w Dzień Kobiet,
zamiast przyjmować prezenty w postaci tych rajtus i goździków. Już będą wszystkie bilanse będziemy mieć zrobione, prawda? Oczywiście. I roczne też i wtedy sobie siądziemy. Sobie machniemy składki zdrowotne za luty, zaraz po tym, jak już machnęłyście wszystkie i machnęliście wszystkie bilanse. Następny, jakże ważki problem zajmujący doradców podatkowych, którzy piszą na ten temat wielkie artykuły, czy wynajem roweru, no, czyli dwóch kółek za granicą przez pracownika przebywającego w delegacji podlega pod podatek u źródła. I najpierw mamy definicję, co to jest rower. Rower to pojazd jednośladowy, posiadający dwa koła, pedały oraz nieskomplikowany mechanizm napędowy. Swoją drogą widziałam też koła z jednym rowerem, czyli widziałam też rowery z jednym kołem, czy one też są jednośladowe? No chyba tak. A jak na przykład mają takie dopięte z boku, takie dwa, żeby się nie przewrócić, to już nie są pojazdem jednośladowym? Nie wiem tego, to też jest... No jakby nie patrzeć, robią trzy ślady. To by wymagało na pewno pogłębionej analizy doradcy podatkowego. Natomiast umówmy się, rower jest nieskomplikowanym, jest pojazdem o nieskomplikowanym mechanizmie napędowym. A na przykład elektryczny? Nie, to ja dzisiaj mówię o normalnym rowerze. I mamy tutaj naprawdę poważny problem, ponieważ pracownik polskiej spółki został wysłany w delegację do Amsterdamu. Wiemy tam rowery wszędzie i nie tylko rowery. Czemu ty mnie nigdy do Amsterdamu jako pracownika swojej kancelarii nie wysyłałaś? No właśnie, to był duży błąd. Może dlatego, że chciałam uniknąć tego problemu, o którym teraz tutaj będę opowiadała. Ponieważ ten oto pracownik, aby dojechać z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy, wynajął rower. I niechby ten rower sobie po prostu wynajął, ale nie, no musiał cholera jeden wziąć na tą fakturę i zapłacić służbową kartą firmową, tak? I przywlókł tą fakturę do księgowej. No i ta księgowa zobaczyła fakturę za wynajem roweru. Pojawił się problem, faktura za 10 euro, no ale pojawił się problem, trzeba było skorzystać za kilkaset złotych z doradztwa podatkowego, czy aby ten rower, to jest wynajem urządzenia przemysłowego, a może środka transportu, i czy podlega. No więc uwaga, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić analizę, czy opłata za najem roweru można uznać za należność licencyjną, i tu jest cały wywód. Po drugie, do urządzeń przemysłowych ustawodawca włączył również środki transportu, przy czym nie wskazał konkretnych środków transportu, bla, 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 milion interpretacji na sam koniec. Skoro środek transportu, rower, jest urządzeniem przemysłowym, jest, bo jest najwyraźniej, to w rezultacie zapłata dokonana przez polską firmę na rzecz podmiotu holenderskiego będzie skutkować uzyskaniem przez ten podmiot przychodu na te bla, 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 pobieramy 20% zryczałtowanego podatku. Więc ja was bardzo proszę, drodzy pracownicy, jeżeli nas słuchacie, jak wynajmujecie te cholerne rowery czy hulajnogi za granicą, to nie bierzcie faktury, to nie bierzcie faktury na firmę, bo ona będzie musiała 20% dopłacić jeszcze za to karnego podatku u źródła. Tak, no ale cóż. Ale to był, prawda, że to był ważny temat? Tak. Ja też tak uważam. Chociaż ciągle nie wiem, czy jak przyczepię sobie z boku te kółka, to już nie jest rowerem jednośladowym, ale dalej może jest środkiem, urządzeniem i tym środkiem transportu. Tu jest bardzo ciekawe, czyli jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej, i przyznam się szczerze, że trochę tego nie wiedziałam. Była sobie taka pani, która otrzymała w spadku lokal mieszkalny, no i przed upływem 5 lat go sprzedała. I słuchaj, podpisała umowę rezerwacyjną z deweloperem na zakup mieszkania. Żeby przeznaczyć te... Tak, okay. I wpłaciła wszystkie pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania na konto dewelopera, ale do wybudowania tego mieszkania i do przekazania jej własności doszło już tam wiele lat później. No i teraz dyrektor KIS powiedział, że oczywiście nie ma prawa do ulgi, ale dyrektor tutaj już w USA stwierdził, że ależ oczywiście, że ma. Ponieważ w przypadku wydatków ponoszonych przez podatnika na budowę lokalu mieszkalnego, czyli nie na zakup to jest, tylko na budowę, to na budowę liczy się data przelania pieniędzy na konto dewelopera, a nie data oddania tego mieszkania do użytku. Czyli jak się zmieściła? Jak się zmieściła w ciągu tych dwóch lat, żeby przekazać pieniądze na... Czy jest logiczne w sumie, prawda? No bo to nie jest zakup, tylko to jest budowa. No i kurczę, to brzmi sensownie, więc jeżeli macie takich klientów, którzy... Bo niech się nie martwią, można teraz przelewać. Chociaż nie wiem, czy teraz się kupuje dziury w ziemi. Nie wiem, ale to jest wyrok... A to kiedy to jest wyrok? Co? 20 czerwca? 20 czerwca 2018 roku? Ja myślałam, że to jest jakieś świeże. No dobra, Wrocław tak powiedział.
ISAWR360/18. Więc nie idźmy, Natalia, nie idź takim schematem, że musi być przekazany lokal, bo człowiek już tak się zapędza trochę, żeby w te schematy wchodzić. Dobra. Ty sobie tak nie... No bo to nie pozwala mi, no. Nie, jak tak robię, to on mi nie idzie, zobacz. On mi ciągle ten sam artykuł pokazuje, nie przeskakuje. Muszę to dopracować jeszcze. Słuchajcie, czy wy wiecie o tym, że od 1 stycznia wszedł krajowy system e-faktur, rewolucja w fakturowaniu? I jako, że my lubimy nowinki i zmiany, to ja już, ty tak? Wczoraj zarządziłaś, że mamy tam konta zakładać, zaczynamy tam wystawiać faktury. Od 1 lutego rządzimy na dzielni po prostu. Wchodzimy w te ustrukturyzowane faktury, idziemy testować. Będziemy wam pisać tam do ministerstwa, jak coś się tam zawiesi. Tak, i będziemy wam opowiadać, czy to rzeczywiście w praktyce jest takie cudowne, no bo ten rok mamy na to, żeby to przetestować. Rzekomo od stycznia przyszłego roku ma to wejść jako obowiązkowe, ale czekamy na zgodę na uzyskanie pozytywnej decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej, więc być może to jeszcze nie jest tak do końca przesądzone. W każdym razie, słuchajcie, są tutaj pewne pozytywne zmiany, są takie marchewki, na razie nie ma kijów. Marchewka jest taka, że to będzie też jakby archiwum naszych faktur sprzedażowych, bo one będą przechowywane przez 10 lat. Więc nie trzeba tych faktur gdzieś, wiecie, no nie daj Boże drukować, no to już w ogóle, ale gdzieś tam w PDF-ach, gdzieś zbierać, gdzieś tam archiwizować, bo to wszystko będzie na stronie Ministerstwa Finansów. Nie będę tam za dużo o tym opowiadała, bo tam planujemy na ten temat zrobić odrębną burzę. Natomiast ja tylko powiem, że jest pakiet korzyści dla przedsiębiorców, którzy przejdą na te ustrukturyzowane faktury. Czekam na te korzyści. No proszę bardzo. Co mi dadzą? 40-dniowy termin zwrotu VAT. Że my płacimy zawsze, nie mamy żadnych zwrotów, ale dobrze. Brak potrzeby przygotowania plików JPK-FA, też nie przygotowujemy. Nikt tego nie chciał nigdy. Elektroniczne archiwum ze stałym dostępem do faktur. No to... ale co jeszcze tutaj zauważa autor tego artykułu? Ustrukturyzowana forma i każdorazowa jej weryfikacja, bo tam się będzie w tym panelu to tam weryfikowało, wprowadzi większą dyscyplinę w wystawianiu faktur. No bo skończy się wystawianie faktur, pani powie, jakie tam są wstępne wyniki, to tam się tam jeszcze 18 odnajdzie. 18 przez A. A to tam się jeszcze odnajdzie może jeszcze fakturka jakaś sprzedażowa. Nie ma tak. Znaczy na razie tak jest, ale już tego nie będzie. No to dobrze, więc czujesz się zachęcona do stosowania ustrukturyzowanych faktur? Średnio, nic nie płacą. Ale zobaczymy. Po prostu trzeba iść z duchem czasu, słuchajcie, nie ma co zostawać w tyle i tak to wszystkich nas czeka. No czeka prędzej czy później. Ty, słuchaj, masz jakieś pytanie, to weź to teraz mów, a ja weź tak mi tą wodę swoją podaj, to ja chociaż wydulgam ten łek. Noż kurde, że wiesz co, weź do listy bardzo. Swoich obowiązków, że masz dbać o nawilżenie mojego gardła. To masz jakieś pytanie. Wiola opyta o SKA, ojej. SKA ojej, to jest tak wiem. Jak spółka komandytowa trochę. Wiem. No, my nie mamy SKA, więc ewentualnie jakbyś mi coś więcej napisała na priv, to może tutaj możemy podyskutować, bo mam pewne pomysły, no ale to no, na pewno nie mniej niż normalnie za firmę, za spółkę. No i możesz jakiś procent trzeba dodać za to, coś... że to jest spółka komandytowo-akcyjna, no nie? Tak, no bo te akcyjne to mi się kojarzą z tymi wszystkimi bardzo elegancka, jakby... Zdematerializowanymi akcjami, które trzeba przechowywać, za nie płacić. Przede wszystkim, nie wszyscy to robią, więc chociażby z tego powodu jesteś na przykład wyjątkowym biurem, bo rozliczasz SKA, umiesz, wiesz, nabyłaś wiedzę, więc chociażby za to należy się większa cena, tak uważam, żeby szkolenia się zwróciły zwyczajnie w świecie. Tam zakładam, nie wiem, czy to jest tak samo, jest taki straszny obowiązek na tych kontach, tak musi być tam wszystko czyściutko, bo na tych spółkach wszystkich, to na tych kontach, na tych saldach, tak, ale w spółkach akcyjnych, przynajmniej takich zwykłych, no to tam musi po prostu być, co to grosza, bo tak mucha nie siada, więc jeżeli prezes robi tutaj pod górkę, to uważasz, że to też powinno być odzwierciedlenie w cenie. A no właśnie. Trzeba go ścigać o milion rzeczy, tak? Nie można tak sobie
zostawiać tam do wyjaśnienia. Czy Daria się pyta, czy składkę za styczeń, w lutym już do 20? Tak, już do 20. Za grudzień, na szkoleniu z panią Elą o tym mówiliśmy. Tak. Za grudzień jeszcze do 10 stycznia, ale już za styczeń do 20. No i tutaj pan Łukasz mnie pozdrawia. Popatrz, że Natalia is the best. Ojej, ja dziękuję panie Łukaszu. Też pozdrawiam serdecznie. Widzisz, mam już twojego wielbiciela. No bardzo dobrze. No. A jak to miło. Proszę. Zawsze to jednego warto mieć. O przepraszam, w domu też mam wielbiciela swojego. Twoje dzieci cię kochają i kiedy robisz obiad. Bardzo. Bardzo, no właśnie. Wczoraj, nie, przedwczoraj wychodzę rano. Wczoraj, nie, czemu szkolenie? Moje dziecko wczoraj też. Mama, co tu mam jeść, bo szkoleniowi śledzie są w słoiku. A moi synowie tak, mamo, zrobisz dzisiaj jakiś obiad? Ja mówię, nie, bo karierę robię, szkolenie robię. Aha, czyli ty robisz karierę, a my mamy głodować. Głodujemy. No nawet to sobie coś ugotujcie, kurczę, rączki wam odpadły. No. No dobra, następna rzecz i po prostu gówno burza w internecie, czyli remanent do składki zdrowotnej. Ja nie będę tutaj o tym ględziła, bo wszyscy wiemy jak jest, czyli ministerstwo i Bóg wie kto tam, te wszystkie dyrektory, kisy, nie kasy idą zaparte, że remanent na koniec tego roku to już się nie będzie wliczał do wliczenia składki zdrowotnej. Ja tam będę wliczać i ja tam mam to w nosie i wezmę najwyżej. No i sami to w ogóle zmienią, to jest jakiś ja też kubel, uważam. Jest... Ja po prostu wezmę najlepszą papugę wezmę, jak trzeba będzie i po prostu do ostatniej kropli krwi będę się sądzić, ale remanent wezmę. Dla mnie to jest taki absurd, żeby to nie było uwzględniane. Nie ma bata, nie ma po prostu bata. Niech sobie piszą, co chcą te dyrektory. Tak. Nie zgadzam się z tym. See you in corp! See you! See you, no właśnie, see you in corp, dokładnie. Dobra, następny artykuł. Aha, nie, to jest o tym. O nie, tego nie będę mówiła, to jest straszne. To jest straszne. Jaka autocenzura, słuchajcie. Jeszcze o tych ustrukturyzowanych fakturach, to już o tym powiedziałam, ale nowelizacja z 29 października zeszłego roku wprowadziła zmiany nie tylko o tym KS, jak to się nazywa, tym KSF, o tych ustrukturyzowanych fakturach, ale też zostały zmienione inne przepisy i one są między innymi takie, że po zmianie w przepisach w artykule 106 i 106 ustęp 7 ustawy o VAT, faktury zwykłe czy e-faktury, czy te ustrukturyzowane będą mogły być już wystawiane nie wcześniej niż 60 dnia zamiast obecnych 30 przed dokonaniem dostawy towarów. O, nie wiem, żeby to patrzyli, takie bardzo przez nas wykorzystywane, no ale przez klientów może tak. Nowelizacja. Mocno z góry. Ale znaczy jakie usprawnienia, jakie zobaczcie. Po prostu odformalizowanie. Nowelizacja zniosła obowiązek umieszczania oznaczenia duplikat, gdy pierwotna faktura uległa zniszczeniu. Zniknie też obowiązek umieszczania na fakturach korygujących wyrazów faktura korygująca albo korekta. No to już my w ogóle nie będziemy wiedziały o co chodzi, aby nam trafiały do nas faktury korygujące, które nie mają napisane faktura korygująca i jeszcze nie daj Boże nie są na minus, tylko na plus. I teraz czy trzeba tam wstecz coś, czy... Dobra, na razie nie wiem o co chodzi. Tutaj co jeszcze się zmieniło? Że od 1 stycznia tego roku nie trzeba wykazywać ceny jednostkowej netto w fakturach zaliczkowych. Czy wiedzieliście o tym w ogóle? Wiecie, tylko mieliście ten nowy ład i nowy ład, a nie zauważyliście o takich fundamentalnych zmianach, netto. Że nie trzeba wykazywać ceny jednostkowej netto w fakturach zaliczkowych. No i po co wykazujecie? No po co, ja się pytam? Przestańcie to robić. Tyle czasu można zyskać, dokładnie. Nie wykazując tego. No dobrze. No i jeszcze co się zmieniło? Jeszcze się zmieniło, bo jest nowa struktura JPK. Tak, ja tam to po prostu ciągle wchodzę w tą strukturę i oglądam po prostu te bebek, tam są takie znaczki różne, odpalam sobie to. Ja na przykład do kawy codziennie wchodzę w strukturę i ja sobie patrzę na tą strukturę, więc w nowej strukturze JPK znajdą się pole dla terminu płatności lub terminu otrzymania zapłaty, które wypełni przedsiębiorca planujący skorzystać z ulgi na złe długi. Ma to ułatwić weryfikację, czy wierzytelność jest faktycznie nieściągalna, bez konieczności prowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych. To się zmienia. Potem co jeszcze w strukturze się zmienia? Oznaczenie IED, czyli Iza Eusebiusz Danuta, które zastosują internetowe platformy sprzedażowe ułatwiające dostawę pozaunijnych towarów o niskiej wartości do 150 euro. No i jeszcze oznaczenie 100 EE,
które zastąpi stosowane obecnie znaczenia SWEE dla świadczenia usług elektronicznych. No więc to jest jeszcze też zmiana, ważna zmiana. Musiała się pojawić na naszej prasówce. No musiała, no każdy się interesuje strukturą. To, że ty się nie interesujesz, nie znaczy, że się inni nie interesują strukturą. Oby się Komak interesował tą strukturą. Bo będę miała problem. Jeżeli jeszcze wam umknęło, bo siedzicie po prostu zagrzebani po uszy w Nowym Ładzie i w składce zdrowotnej, to może zapomnijcie o tym, bo też są inne ważne zmiany, które weszły 1 stycznia. Ponieważ nastąpiła reforma systemu ubezpieczeń społecznych, ja tylko powiem hasłami, co się zmieniło, że nieopłacenie składek w terminie nie wstrzyma automatycznie ubezpieczenia i to już będzie, słuchajcie, od grudnia 2021, czyli nieterminowe opłacenie należności nie będzie już przyczyną ustawania ubezpieczeń. ZUS zwraca uwagę, że zmianę tę trzeba zastosować już od grudnia 2021. Oznacza to, że dobrowolne ubezpieczenia nie ustaną, jeżeli składka za grudzień, której termin przypada w styczniu. Tak. A może kiedy indziej przypadać za grudzień? A nie w styczniu? Nie, będzie opłacona po terminie albo nie zostanie uregulowana. No więc już nie lecimy tak z automatu, że trzeba pisać, jak to się nazywa, ten wniosek o przywrócenie terminu? Tak. Coś takiego. Do ubezpieczenia. Potem tak, po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy należny przez 91 dni, bo obecnie jest 182. To się zmieniło. Przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego po śmierci pracodawcy. Pracownicy, którym umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy i co lub z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego. A tak nie było, że jak likwidowałaś to... A to jest już śmierć, o śmierci to w sumie tak nie pamiętam. A to mniej, to widocznie to jest coś nowego, że tego może nie było rzeczywiście. Ty zawsze ciebie miałam za buru od ZUS-u. O, widzisz. No i krótsze terminy na korektę dokumentów do ZUS. Nie tak, że będziecie sobie mogli siedzieć i sobie korygować nieskończoność. Od nowego roku, czyli od teraz, będzie zniesiona zasada nieograniczonego w czasie dokonywania korekty dokumentów rozliczeniowych. Będzie można ich dokonywać przez 5 lat i dotyczy to już dokumentów za styczeń 22 i kolejne miesiące. Po tym terminie zmiany na koncie ubezpieczonego będą możliwe tylko na skutek wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Co istotne, dokumenty rozliczeniowe korygujące za okresy od stycznia 99 do grudnia 21 będzie można złożyć tylko do stycznia 24. Po tej dacie nie będzie można już korygować. To jest ważne. To jest ważne, chociaż jako, że taki przepis tam, nie wiem czy on dalej jest, ale było tak, że tam do końca kwietnia następnego coś roku tam trzeba było przejrzeć. Trzeba było przejrzeć dokumenty z roku poprzedniego. Przeglądałaś? I słuchajcie, raz w życiu, nie wiem kiedy to było, a ileś lat temu, ZUS w lipcu napisał do nas pismo z zapytaniem, czy zostało przejrzane i dlaczego tam nie została złożona jakaś korekta i trzeba na to odpowiedzieć. Ja biłam? Trzeba było się przyznać. Zwariowałam, jak została to pisała po prostu. Więc co to jest? W ogóle, że oni tak napisali, dlaczego nie przejrzałem? I tam coś tam. Ja wiem, dlaczego taki pismo poszło, wiesz co? Bo przyszedł jakiś praktykant tam do tego działu, przeczytał ten przepis i był nadgorliwy, zaczął wysyłać takie zapytania. Nowy, jeszcze z chęcią pracy po prostu. Jeszcze z zapałem, jeszcze ten niewypalony. Literalnie czyta przepisy. Dobrze, a teraz chciałam wam przeczytać próbkę uzasadnienia Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego styczniowa składka przedsiębiorców liniowych wynosi 9, a nie 4,9? Przy czym proszę się uzbroić w cierpliwość, skupić i dokładnie wysłuchać odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia. Po to jest tak, aby uniknąć nieracjonalnych wyników wykładni w postaci sprzeczności, to jest wykładnia systemowa, oraz niepożądanego skutku w postaci retroaktywnego zastosowania nowych regulacji dotyczących rozliczenia składki zdrowotnej w skali roku, wykładnia funkcjonalna, a także aby uwzględnić wynik wykładni celowościowej. No więc jeżeli nie wiedzieliście dlaczego, to już wiecie, tak? I proszę w końcu przestać zadawać durnowate pytania, czemu 9, nie 4,9? Macie tutaj wyjaśnienie, jeżeli ktoś chce, mogę wkleić na grupę to wyjaśnienie, jakby to ma się klienci pytać, proszę wysłać,
o tej relokacji, o wykładni funkcjonalnej i systemowej i celowościowej i niech już się w końcu wszyscy odczepią od tego Ministerstwa Zdrowia, tak? Powiedział? Wytłumaczył? Tak. No dajcie żyć! Dajcie żyć temu ministrowi, Matko Święta, no. No ile można ten temat mielić? Ja się pytam, ile można? Dobrze, lecimy dalej. O Jezus. Niski poziom baterii. Widzisz? Jednak czasami lepiej ten się zabezpieczyć takimi. O, dobra. Które mi wyłączyłaś tutaj? To. No to już było teraz. No to pytasz się, które wyłączyłam. No dobra, teraz takie pytanie zadało biuro rachunkowe. Spółka ZO, biuro rachunkowe, obsługuje klientów polskich oraz zagranicznych i w ramach zawieranych umów zamierza płacić zaliczki na NPIT-a 4 będzie płaciło od wynagrodzeń pracowniczych w imieniu swoich klientów. Spółka chciałaby pełnić funkcję wyręczyciela i przejąć obowiązki płatnika w imieniu swoich klientów. Wyręczyciel? Tak, czyli nie, że ma dostęp do konta klienta, tylko ze swojego konta, biura rachunkowego płaci. Okay. Czy jeżeli płatnik udzieli spółce pełnomocnictwa i przekaże na konto spółki, tego biura rachunkowego, pieniądze na zapłatę zaliczek na podatek od wynagrodzeń, to wpłata przez spółkę tych zaliczek do Urzędu Skarbowego spowoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, które ciąży na płatniku. I to słuchajcie, bardzo długi wywód, milion interpretacji, ale na samym końcu o co chodzi? Że urząd na pewno powie, że nie i dopiero trzeba będzie iść do sądu i dopiero tam płatnik może wygrać spór przed sądem, ponieważ co do zasady można, ale to będzie strasznie skomplikowane, więc nie można, więc jeżeli nie chcecie iść do sądu i walczyć potem w sądzie, no to ja proponuję nie świadczyć tego typu usług. To jest moja analiza po przeczytaniu dwustronicowego, bardzo długiego i skomplikowanego artykułu. Nie znam w ogóle biura, nie słyszałam o żadnym biurze, które by było wyręczycielem, czyli płaciło PIT-a 4 za swoich klientów. Może wy takie znacie? Chcesz być moim wyręczycielem? Ale, masaka, ale nie dam ci jakaś pieniędzy na mojego PIT-a 4. Sama. Ja wiem właśnie wiem. Taką puchę ci proponuję, żebyś była moim wyręczycielem, ale bez przelewu kasy na to. Jeżeli nie wiecie, to już wam też powiem, że się pojawiło takie cudo, taki komunikat, taka instrukcja pobierania zaliczek według zasad wynikających z rozporządzenia. Zobacz, taka instrukcja się pojawiła. Instrukcja jak liczyć? Płatniku, jeżeli wypłacasz wynagrodzenie, patrz krok pierwszy. Płatniku, jeżeli już wypłaciłeś wynagrodzenie w styczniu, krok drugi. Podatniku, jeżeli nie chcesz, żeby płatnik stosował rozporządzenie, patrz instrukcja dla podatnika. I to minister finansów spłodził taką piękną. W nocy wtedy, jak wymyślił, że wprowadzi, to szybko napisał. To jest taka duża instrukcja, no i ona się znalazła w Rzeczpospolitej. Zrobiłam ksero tego. Ja nie będę w ogóle czytała tej instrukcji, mam to głęboko w poważaniu tą instrukcję. Nie, ale krok pierwszy, krok drugi, tutaj patrzcie, tak. Słuchajcie. Są takie, widzisz, zobacz, takie wyjaśnienie pojęć, przychód minus koszt, składki ZUS minus ulga, podstawa. Normalnie jak krowie, co zecie, bez kija w dupie. Tak. Zrobili rozporządzenie bez kija w dupie, no zobacz. I dali ściągę. Więc żebyście wiedzieli, że jest taka. Żeby jednak ręcznie to policzyć, nie czekać na aktualizację oprogramowania. No właśnie. Refaktura czy zwrot kosztów, też bardzo ciekawe zagadnienie. Jak rozróżnić, kiedy należy refakturować usługę, a w jakich sytuacjach można wystawić notę obciążeniową? Czy ty to wiesz? Nie wiem. Zawsze to jest taki problem, no nie? Ja ci powiem, bo tu jest takie coś, że. Ja pamiętam, że były jakieś afery z jakimiś podatkami. No właśnie. O nieruchomości. Tak, że to była część usługi, ale że to nie jest przez notę, tylko przez refakturę. Tak. No więc słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się nad tym, kiedy refaktura, a kiedy nota obciążeniowa, no to to regulują przepisy ustawy o VAT. Pierwszy artykuł to jest artykuł 8 ustęp 2a ustawy o VAT. Ten przepis mówi. W przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. I powiem wam, że przez lata zmagam się ze zrozumieniem, co to jest, że te na rzecz osoby trzeciej, ale we własnym imieniu, to prawnicy na pewno będą się ze mnie teraz śmiać, ale ja sobie tak to po polsku wytłumaczyłam. Jeżeli ja jestem właścicielem budynku, który wynajmuję,
I na mnie przychodzą faktury na prąd, ale ten prąd tak naprawdę konsumuje ten mój najemca, czyli on tak naprawdę normalnie to lubi ten prąd kupił, tak. Ale przez to, że ja mam umowę, to ja mu dostawiam refakturę, nie notę obciążeniową. To jest takie zrozumiałe. Okay. I to jest ten przypadek, kiedy to jest ten artykuł 8 ustęp 2a i to ja działam we własnym imieniu, czyli jest faktura na mnie, tak ja to rozumiem, tak. Ale na rzecz osoby trzeciej, tak. Ponieważ ona konsumuje tą usługę, tak, tak jakby ona kupuje tą usługę. I to jest wtedy odsprzedaż świadczeń, wystawiam normalnie fakturę z VAT, oczywiście jest tam dyskusja, czy jest jaka stawka, jak to jest lokal mieszkalny, to czy to jest, nie, to nie będziemy o tym dyskutować. Natomiast kiedy jest ta nieszczęsna nota? Tak. To jest artykuł 29a ustęp 7 punkt 3 ustawy o VAT. I jak ona brzmi? Jeżeli chodzi o zwrot. Zgodnie z tym przepisem podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy, znaczy już nie na moim imieniu i na jego rzecz, tylko w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika wprowadzanej przez siebie ewidencji na potrzeby podatku. Bla, 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 bla. I o co tutaj chodzi? Najczęściej przyjmuje się, że są to koszty, które ponosi na przykład pełnomocnik, który płaci na przykład opłatę skarbową, czyli on ponosi ten wydatek, to jest koszt, że on tylko wpłaca w imieniu tamtego klienta. Okej, na przykład prawnik. Prawnik za opłatę skarbową. Wziął kasę. Jakieś wpisy sądowe. Od klienta i on tak płaci teraz. Tak, tak, okay. To też to tak rozumiem. I tutaj też są podane takie przykłady w tym artykule. No i teraz często na doradztwie przychodzi do mnie taki klient, na przykład prawnik i mówi tak. Pani Natalia, ja wystawiam fakturę, to ja na tej fakturze wystawię tak usługę prawną, no i tak zapłaciłem za hotel i wystawię na fakturę na usługę hotelową, na usługę autostrady bodychem do klienta i fakturę na paliwo. To jakie mam tam te stawki VAT dać? Tak jak dla hotelu, dla tak paliwa, i ja mówię wtedy, że przecież on nie refakturuje tych usług, bo on sam te usługi skonsumował, a nie tamten klient, tak, na rzecz którego on świadczy usługi. W związku z tym on nie dolicza do swoich kosztów jako do tej usługi prawnej, wystawia fakturę na całość usługi, tak, prawnej, a nie na prawną, po prostu. Nie na te poszczególne pozycje. I tak samo podatek od nieruchomości. Jeżeli ja mam budynek i ja płacę podatek od nieruchomości, no to ja nie robię noty obciążeniowej na tamtych klientów, bo to nie jest ich podatek od nieruchomości, tylko to jest mój podatek, tak, od nieruchomości, więc ja to wliczam do podstawy opodatkowania. Czyli powiększam fakturę za najem i doliczam VAT do tej usługi najmu. No więc to trzeba być czujnym, bo klienci są bardzo pomysłowi i chcieliby robić coś takiego, że wystawiać fakturę na jakieś tam minimum na usługę, a tam jakimiś notami obciążać klienta za jakieś zwroty różnych kosztów, ale to nie są koszty poniesione, jak to powiedzieć, w imieniu i na rzecz nabywcy. O, ale to jest trudne. To trzeba trochę sobie poukładać w głowie. Ja sobie to za każdym razem układam, ale na nowo trochę, no. Tak czasami. Ja takiego nie mam czegoś jak akcyza, nie mamy w ogóle, nie zliczamy akcyzy, ale tak. Kto tymczasowo, choćby w celach badawczych, wykorzystuje samochód osobowy zagranicznego zleceniodawcy, musi zapłacić podatek akcyzowy, chyba że auto wróci za granicę przed upływem 30 dni, stwierdził dyrektor KIS. Nie będę już tego rozwijała, żebyście tylko na to zwrócili uwagę, to są jakieś 30 dni, jakieś coś z samochodami. Powiadom fiskusa, jak chcesz się rozliczać, i tutaj tego nie wiedziałam. Uwaga, uwaga, kartowicze, nienawidzę karty podatkowej. Nienawidzę karty podatkowej, to jest po prostu pułapka. Jak przychodzi do was klient, który chce, żeby mu rozliczać kartę podatkową, to ja proponuję tak, albo tego w ogóle nie brać, tak, albo być po prostu 10 razy wyczulonym na to, że tam coś on zrobi, nie? Cena raz kogoś zatrudni. Karty, ZUSy jakieś dziwne. Te takie, co tam są, te jeden dzień coś przejeżdżasz. Tak. No to nie może kosztować karta podatkowania jakieś tam 100 zł. Ja uważam, że wszystkie takie opodatkowania, które są wyjątkiem od reguły. No tylko na przykład, no teraz to nie, ale kiedyś ryczałty, tak? Kiedyś no ryczałt i po prostu te takie dziwne załącznik numer 2 z tym. Tyle min z tym ryczałtem, że ci wywali z tego ryczałtu, to po prostu nie mogła po prostu. Byłam w szoku, jak ktoś po prostu, tak, wiesz, jakieś grosze zaryczał, tak? Jakby do mnie przyszedł ktoś, już teraz jakby nie przyjdzie, no bo już tego nie robię, ale gdyby przyszedł tak, pani Natalio, chcę mu dać umowę na
ja płacę kartę podatkową, to ja bym powiedziała tak, aha, czyli, ja nie, czyli wtedy on mi nie płaci za księgowość, bo jaka tam księgowość, umówmy się, nie jest VAT-owcem, to tam tylko ten ZUS chyba, tak? To on mi płaci za to, że ja pilnuję, żeby on nie wypadł z karty, za to on mi płaci. A za pilnowanie, że tak ktoś... jak ryczałt kiedyś. Tak, czyli na to patrzcie w ten sposób, nie że on ci wam powie, ale przecież pani nie ma nic do roboty, bo to tam samo się tam, wiecie, tam płacę co miesiąc to samo. Okej, okay, pan mi płaci za to, że ja pilnuję, że pan nie wypadł z karty i to kosztuje grube pieniądze. Tak, tak samo ZUS macierzyńskie, no teraz to już tam ten, ale to było tak, nie, że gdzieś tam coś nie dopilnowaliśmy, jeden dzień tu tracił zasiłek, no. Coś tam, więc... Tak. To klient płaci za spokój ducha tak naprawdę, za to, że ktoś się opiekuje i że on może spać spokojnie, że on nie utraci swoich korzyści jakby. Także nie dajcie się po prostu znowu wmanewrować, żeby robić karty podatkowe z jakieś, nie wiem, chyba 50 zł miesięcznie, 100, no. To w ogóle jest wykluczone, po prostu wykluczone. No więc dobrze, kartowicze, no i proszę bardzo, następna pułapka. Kartowicze, którzy chcą zmienić formę rozliczenia, mają mniej czasu niż inni przedsiębiorcy. Ja tak. Mam wbite w głowę, że nie mają... do 20 lutego, jak w styczniu jest przychód. No więc nie. Muszą powiadomić fiskusa już do 20 stycznia, a nie jak pozostali do 20 dnia następującego. Kartowicz może wskazać w zawiadomieniu, że wybiera liniowy albo ryczałt. Jeżeli poinformuje fiskusa jedynie o tym, że rezygnuje z karty, no to się będzie rozliczona za skali. Lekarze na przykład. Lekarze, którzy teraz rezygnują z karty, bo świadczą od lat szpitali, to pamiętajcie, 20 stycznia za 7 dni, tak? No, i trzeba składać liniowy wybrać. Najczęściej. Bo jeżeli on tylko powiadomi, że zrezygnował, to wychodzi na to, że no. No. Natalia, ale karta też tak była wcześniej 20 stycznia. Ja tego nie wiem, że tak była. Dlatego dla mnie to jest nowość, bo ja nie rozliczałam nigdy tych, co byli na kartach podatkowych, na tych kartach. Dlatego o tym wam mówię, że to może niekoniecznie jest nowość, dziękuję, że zwróciłaś mi uwagę, ale żebyście wy o tym pamiętali, bo być może jeżeli oni zawsze już od lat byli na karcie, to mogło wam to umknąć, że tam jest ten termin do 20 stycznia, nie? Dobra, dobra, ale ci, jakie czujne są te nasze słuchaczki, ja to patrz, bardzo doceniam, naprawdę, nie śpią, nie śpicie, nie... Czekaj, który jest dzień 13, to co ZUSy robią? Nie, już po ZUSach do 10. Co robicie teraz jednym uchem nas słuchacie, a co robicie drugim uchem? Jeszcze przed 20 to jeszcze większych dokumentów nie ma. Dlatego nas słuchają spokojnie, no nie? No dobrze, teraz tak, można zrezygnować z dobrowolnie założonej kasy fiskalnej. Przedsiębiorca, którego sprzedaż na rzecz indywidualnych klientów nigdy nie przekroczyła limitu 20 tysięcy, może zrezygnować z kasy fiskalnej, jeżeli zainstalował ją dobrowolnie przez pomyłkę, stwierdził dyrektor. Spytał o to podatnik, jakaś nasza koleżanka, ciekawa czy z grupy, księgowa, która zainstalowała kasę, bo źle zinterpretowała przepisy, a chyba nie źle, tylko takie wyszły, były takie interpretacje, które potem zostały uchylone, a nie, że ona coś znowu źle zinterpretowała. No więc dyrektor mówi, że można z tego zrezygnować. No i bardzo dobrze. Coś ten dyrektor w końcu ludzkim głosem przemówił. Proszę bardzo, Karolinka. Chciałam powiedzieć, że wszyscy pracują. Księgują, zamykają grudzień. Macie już PIT 11 zrobione? A my mamy? Nie, wszystkie. Ale skasowane i zapłacone. Ale zapłacone już są. No właśnie. Jak to czytamy o Nowym Ładzie? Proszę nie czytać, tylko słuchać prasówki, tak? Nie ma czegoś takiego jak multitasking, że można nie słuchać i czytać Nowego Ładu. To jest ściema. To się nie udaje, coś takiego. No więc tak, proszę Karolina, czy można odliczyć VAT na podstawie e-biletu autostradowego pobranego w formie dokumentu PDF z aplikacji etol.pl bilet. Jest teraz ta aplikacja. Tak. I to działa, no tak, to musi działać, że ty możesz coś wygenerować, żeby wrzucić w koszt i że czy ja mogę odliczyć VAT, a tam jest VAT? Nie zawsze jest VAT. No bo jest, paragraf 3.4 rozporządzenia, znaczy, który tak, mówi... Tych paragoników wydrukowanych. Nie, ja się nie pytam o to, ja się pytam o bilet. Uważam, że tak. No właśnie, masakra jakby nie. Można. No. Można, tylko musi mieć tam różne wymienione dane i tam jakiś numer, data wystawienia, bla, bla, bla. Więc jakby zwróćcie na to uwagę i nie odrzucajcie od razu biletów tego etol.
nieprawidłowości u kontrahenta nie obciążają podatnika. No to to po prostu już skandal. Organ podatkowy nie może odmówić uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT z tego powodu, że kontrahent podatnika nieprawidłowo rozliczał się z fiskusem. Bo tu była taka sytuacja, że ten... ta faktura pewnie coś... Tutaj ten klient, który sobie, który miał dużo tego VAT-u u siebie na tym koncie, okazało się, że ta faktura od kontrahenta, on u siebie w JPK-u wykazał tam 90 faktur, a tamten tylko 33. No, no a tam zapomniał o tych 60. Może ale nie, ale nie, kto wykazał? Co sprzedawa? Sprzedawca, a ten, którym mówimy, to jest ten, co kupował. I on ma 90 w kosztach. On ma w kosztach w JPK-u, a tamten tylko 33. No i słuchajcie, no i on wystąpił do urzędu o zwrot pieniędzy z tego konta zamrożonych. Kiedyś to wykrywali kontrolą krzyżową, a teraz... No właśnie. Algorytmy. A teraz dyrektor mu powiedział, że występuje uzasadniona obawa wystąpienia zaległości VAT i PIT, których wysokość wraz z odsetkami przekroczy 20 tysięcy złotych. A, bo on wystąpił 20 tysięcy. No i ten organ zobaczył, że on nie wykazał, 96 faktur, no a tamto jest 129, nieważne. Organ stwierdził u tego kontrahenta mnóstwo nieprawidłowości, no i że te nieprawidłowości uzasadniają obawę co do prawidłowości rozliczeń VAT również u podatnika. Okay. No więc tak, powiedział, że nie odda tych pieniędzy. Natomiast w USA, bo nasz podatnik jednak był uparty i poszedł do USA i ten w USA powiedział, że organ nie mógł więc odmówić uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT, koncentrując się jedynie na okolicznościach dotyczących jego kontrahenta. Popatrzcie, i musi oddawać. Musi oddać. Cudownie. Jeszcze mam chwilkę, mam. Masz chwilkę. Elektroniczna spowiedź na bieżąco. Dobra, że będziemy musiały wysyłać te JPK księgi, ale to dopiero od 2023, to jeszcze o tym będziemy mówić. Wiadomo już, kto może płacić 9% CIT-a, ponieważ słuchajcie, tegoroczne przychody nie mogą przekroczyć kwoty 9 178 000 zł, jeżeli podatnik CIT chce stosować w 2022 preferencyjną stawkę podatku CIT. I teraz często na grupie słyszę takie trochę bulwersy ze strony księgowych, że co oni mają pilnować, co nie mają pilnować. No ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że jeżeli jesteśmy profesjonalistami, prowadzimy biuro rachunkowe na wysokim poziomie, jesteśmy dobrymi biurami rachunkowymi, taka jest moja opinia w sprawie, jak najbardziej te limity pilnować powinniśmy, ponieważ do nas dokumenty jednak spływają i widzimy narastająco i możemy to nawet klientowi, oczywiście daje nam dokumenty po terminie, ale kiedy widzimy, że już się powoli zbliża, zawsze możemy go o tym wcześniej poinformować. Są różne metody, z przodu kartka, i wszystkie limity dla tego klienta i co miesiąc księgując sprawdzamy. My mamy akurat to, miałyśmy to elektronicznie, taką piękną tabelkę, zresztą pozdrawiam Olę, która razem ze mną tą tabelkę śliczną tworzyła i my takich limitów różnych, do kas fiskalnych, do pełnych księgowości, tak, do kwartalnych, do pełnych ksiąg. Wszystkie te limity, jakie dotyczą danego klienta. Do intrastatu, wszystkie terminy u wszystkich klientów pilnujemy. I klienci nas za to no kochali, tak? I kochają, więc ja bardzo, bardzo Wam to jednak też polecam, bo to nie jest jakaś straszna robota do wykonania. Po prostu po zaksięgowaniu patrzymy sobie na kwoty i sprawdzamy, tylko trzeba na początku roku wyliczyć te limity, przynajmniej te, które się da, bo niektórych się nie da, na przykład da kasy fiskalnej, zacznie sprzedawać troszkę później, ale wyliczamy limit i pilnujemy, tak polecamy to. No więc już to... Co tam mamy dalej? Już się powoli zbliżam ku końcowi. Polski Ład, o Jezus Maria, nie. Polski Ład nie będę. Coś na koniec ostatniego fajnego. No dobrze, no to dobrze, no to proszę bardzo. Cudzoziemiec, który jest absolwentem polskiej uczelni, może podjąć zatrudnienie w Polsce bez zezwolenia na pracę, ale tylko wtedy, gdy studiował w trybie stacjonarnym. Wiedziałaś, czyli tam 3 lata. Do kategorii osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zaliczają się cudzoziemcy będący absolwentami stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Oznacza to, że jeżeli kandydat do pracy ukończył stacjonarne studia wyższe na polskiej uczelni, to żeby podjąć pracę w Polsce nie potrzebuje odrębnego zezwolenia na pracę. My nigdy nie robiłyśmy zezwoleń na pracę, no ale... Tak. Ale może warto też o tym wiedzieć. Jeszcze mam tu jakieś 4 artykuły. No to myk. No dobra, dobra. Okej, zaraz, proszę, ja muszę tutaj trochę dopracować te technikalia, bo zobacz, jak naciskam, to mi nie chce wrócić. Może to. To albo to. To. O
ojciec czwórki dzieci. Ojciec czwórki dzieci. Chcieliśmy uspokoić wszystkich, ponieważ Ministerstwo Finansów 19 listopada 2021 roku powiedziało, nie, nic nie powiedziało, oni nie byli chętni do odpowiedzi, jak się zapytała Rzeczpospolita chyba tutaj, ale bardziej pomocna była Krajowa Izba Skarbowa i jej zdaniem w sprawie tego zwolnienia podatnika, który ma czwórkę dzieci, a jest na ryczałcie, zastosowanie mają przepisy ustawy o PIT, więc skoro te przepisy mówią o tym, że na ryczałcie to zwolnienie jest, to to zwolnienie jest, bo po prostu w ustawie o zryczałtowanym podatku nie ma tego zapisu. Myśmy na burzy to analizowali, że tam jest taka jakby nieścisłość. Ale jeżeli, i ja sobie myślałam, że mnie w ogóle nie dotyczy temat tych czwórki dzieci. Wczoraj, słuchaj, dwa dni temu doradztwo, przyszedł pan. Myślałam, że powiesz, dwa dni temu odkryłam, że jestem w ciąży. Jezus Maria, nie, nie, no way. Przyszedł pan, który ma trójkę swoich dzieci teraz i ma dzieci z poprzedniego małżeństwa, jakieś różne takie zależności i mnie pyta, czy on może skorzystać z tego zwolnienia. Jeszcze tego obcokrajowie, dziecko mieszka za granicą, sobie myślę, Boże Święty, a myślałam, że nie będę musiała doradzać tym 4+, bo to takie niszowe. No więc powiedziałam, bo tam jeszcze było cała masa innych pytań, na te pytania, na resztę pytań odpowiedziałam, natomiast na to pytanie powiedziałam, ja bardzo przepraszam, ale ja muszę wrócić do przepisów i się odezwę i wyślę mailem odpowiedź, bo nie wiem. Także wszystko. Dziękujemy bardzo dzisiaj za naszą prasówkę wam, za to, że między innymi księgując grudzień nasłuchaliście, niektórzy tu kawkę pili. Ja też idę robić kawkę, bo mi gardło po prostu zaschło. Także co, miłego dnia wam życzę, my widzimy się na widzimy się w burzy w poniedziałek o 17:00. Pa! Pa.